Matka, jak się nazywacie? Antoni. Wiktoria. Co robiliście podczas strajku? Ja się spotkałam ze znajomymi głównie. Nie powiem, że się uczyłam, bo się nie uczyłam. Okej, a ty? Ja się spotykałam z przyjaciółmi. Hejka, co robiłaś podczas strajku? Podczas strajku wychodziłam ze znajomymi na dwór. A co robiłaś z tymi znajomymi? Spędzaliśmy miło razem czas. Na przykład? Dużo rzeczy robiliśmy razem, jeździliśmy na rowery oraz chodziliśmy na spacery. Co zamierzasz robić w majówkę? W majówkę również będę wychodziła ze znajomymi na dwór. Myślisz, że będzie ładna pogoda? Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda. Okej, dzięki. Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich, co tutaj stoją i mnie wkurzają. Dzięki. Siema, jak się nazywasz? Julek. Do jakiej chodzisz klasy? Piątej. Co robiłeś podczas strajku? Ja siedziałem i grałem, byłem na dworzu, na rowerze, na basenie. Co zamierzasz robić w majówkę? Ja na pewno gdzieś z koleżankami, kolegami na miasto albo coś. Okej, chcesz kogoś pozdrowić? Mamę, tatę, babcia, dziadka, brata, Wiktorię, Amelię, Martynę i to wszystko. Dzięki. Hejka, jak się nazywacie? Natalia. Magda. Co robiłyście podczas strajku? Siedzieliśmy w domu i... No, siedziałam też w domu. Co zamierzacie robić podczas majówki? Spotkam się z rodziną i z przyjaciółmi. Wyjeżdżam. A gdzie wyjeżdżasz? Do mojej cioci. A co tam będziesz robić? Jeszcze nie wiem. Dobra, siema, jak się nazywasz? Nazywam się Oliwier. Co robiłeś w czasie wolnym, gdy były strajki, były egzaminy? W czasie wolnym to spałem i chodziłem do miasta. Dobra, co masz zamiar robić w majówkę? Spać i chodzić do miasta. Dobra, chciałbyś kogoś pozdrowić? Pozdrawiam mamę, tatę, kamerzystę, ciebie i wszystkich ludzi na świecie. Dziękuję, na razie. I Zielaka, amen.